najgorsze! Najbardziej przerąbane! Straszne! Co to jest? Tortury. Tortury! Tortury! Nie, serio, będziemy dzisiaj oglądali najbardziej przerażające i najgorsze tortury, jakie kiedykolwiek człowiek na tej ziemi wymyślił. Wyobraź sobie żelazny sarkofag. Wyobrażam pokryty sobie. Od wewnątrz. Ridley.pl. Osoba zamknięta w środku w pozycji stojącej. Słyszałem o tej torturze. A to w filmach. Kolce w Iron Maiden, stary. Tak jest zespół. W środku są kolce, a ty tam musisz stać i każdy twój ruch jest wbijaniem się w kolce. Czyli to jest taki mannequin challenge. Kat otwiera drzwi żelaznej dziewicy. Ale Kat! I zaprasza cię do środka. Zapraszamy, proszę bardzo. Dlaczego nazwali żelazna dziewica? Nie wiem. Będziesz mdlał i budził się z bólu i tak w kółko. Ale stary, kto... Jaką psychę musiał mieć gość, który to wymyślił? Jezu, wiecie jak powstała piłka nożna? Czy to był nadmuchany żołądek? Nie. Nie, bo tak było w Asterixie, dlatego pytam. Piłka nożna powstała na bazie tego, że gdzieś w Azji setki, a może i tysiące lat temu wymyślili, że jak komuś łeb odcięli, to w ramach pogardy można w to kopać. Co się tak słyszałem. A skąd ty? Aha, tak słyszałem. Aha, okej. Znaczy ogólnie ta historia nie wiem, czy jest prawdziwa, więc co? W latach... Gilgotki! O Jezu, gilgotki? Trickle Tortle! O mój Boże! Serio, gilgotki! Maskotek. Była tak skuteczna, że przetrwała ponad 2000 lat. Ma wiele odmian, ale oto najpowszechniejsza z nich. Ja jestem często torturowany przez swoją żonę. I nasze intro. Najgorsze na świecie! Wprowadza się kozę. O nie, koza! O Boże, ja bym się zlizuje sól z pięt i... Sól zlizuje z pięt. Przez pierwsze kilka minut to nawet przyjemne. Ale wyobraź sobie, że łaskoczę cię przez godzinę. Easy, ja bym już stracił czucie w stopach. Chyba, żebym wili za do kości. Chyba rzeczywiście o to chodzi w tej torturze. W stopie znajduje się około 200 000 zakończeń nerwowych. O nie, to już zapowiada źle. Od ich ciągłego podrażniania nawet lekkie dotknięcie pięty wywoła drgawki. Znasz torturę z kapającą kropelką wody na głowę? Aha. Na początku nic ci nie boli. Po godzinie zaczynasz to dziwnie odczuwać, po 5 godzinach zaczęłoby boleć, a po dobie to chcesz się po prostu pociąć pirogami, nie? Przepraszam. Shiri. Panini. Za jego pomocą zamieniano więźniów w posłusznych niewolników. Shiri. Najpierw goli się głowę, by była gładka. Potem bierze się świeży kawałek wielbłądziej skóry i ona się kurczy. O tym też kiedyś słyszałem. Ej, to jest przerąbana tortura. Zostawiałem ich na pustyni. Oni tam wszyscy usychają po prostu z braku wody, a skóra wielbłąda zaczyna cię cały czas coraz mocniej ściskać. Bardzo powoli, ale bardzo mocno. Skóra wielbłąda pod wpływem słońca zaczyna się kurczyć i napinać czaszki. Mówiłem? Kiedyś czytałem o torturach. Nie pytaj się dlaczego. Po jakimś czasie włosy na głowie zaczynają odrastać, lecz nie przebiją się przez Shiri i wrosną do środka. Jak przetrwać tę torturę? Temperatury w ciągu dnia na pustyni mogą wzrosnąć do 47 stopni Celsjusza. A w nocy znów 5 stopni. Jak przetrwać? Dlatego najpierw należy znaleźć trochę cienia. A, dobra, okej, jestem przywiązany na pustyni. O, znajdę sobie trochę cienia. Modo, tam jest cień, idziemy. Masz tak, nie? Leżysz, jesteś tak przykuty, rękoma tylko. Tu masz to, no. Stary, i potrzebujesz zakryć głowę. Co robisz? Git. Lifehack. Spróbujcie tego, jak będziecie torturowani na pustyni. A co, jeśli by ci nogi przywiązali? Udałoby mi się tylko zjeść obrączkę i bym tylko usłyszał. Gdzie jest twoja obrączka?! Użyjemy lin do zawieszenia osoby równolegle do ziemi oraz noża do ostrzenia pędów bambusa. Bambus rośnie bardzo szybko, bambus nawet jest... do metra na dobę. Tak, to widać w Minecraftie. Wystarczy powiesić osobę nad Nie gadaj! I poczekać kilka dni. Łodygi bambusa są wystarczająco mocne, by przebić ludzkie ciało. Kumasz, że powoli rosnąca roślina zaczyna ci się wbijać w ciało? To jest chore. To jest mega chore. Nie na stary masakra. Ja bym wstrzymał oddech, żeby umrzeć z braku tlenu. Nie da się? Próbowałeś? Byka z brązu. A, to już słyszałem. To też jestem powalony. Wiesz, że się gotują w środku? Tak, gotują się, no. Lecz niewygodna pozycja to najmniejsze zmartwienie. Gdy tylko Kat zamknie drzwi na brzuchu byka, rozpali pod nim ogień. I on wydaje dźwięki jak byk. Nie jesteś pewnie pierwszą osobą zamkniętą w tym byku, a zamek wcześniej był uszkodzony. Kilka kopnięć. Jesteś wolny. Aha. No tak, jasne. Okay, już, tak, okay. Nie ma problemu. Znaczy to jest jedyna możliwa ucieczka z tego kopania w drzwi, które się zamknęli. Ale bo to jest z brązu zrobione, nie? A brąz jest stosunkowo miękkim metalem. Tym bardziej jak się go rozgrzeje. Aby zostać skazanym na egzekucję przez słonie,
Wystarczyło spóźnić się z podatkami. Słonie egzekucyjne były szkolone tak, aby nie zabić człowieka od razu, a najpierw zmiażdżyć i urwać mu ręce i nogi. Poryło mi to łeb. Możesz spróbować trzymać ręce i nogi przy sobie i turlać się po ziemi. Ale słoń może przypadkiem na ciebie nadepnąć. Przypadkiem. Możesz też wezwać własnego słonia i nakazać mu zmiażdżyć kata, który posłał na ciebie słonia zabójcę. Wow, ej, czy słonie to byli dawni asasyni? Co to stary, przychodzi taki słoń w taki... Co to sposób, stary? Głupie, w takiej tej... Każdy miał szmacie. Słonia tak jak teraz psa? Oglądałem to w filmie. A twarz przykrywa się celofanem, mokrą lub suchą szmatą, a następnie polewa się wodą. Więzień zaczyna się dławić i kopać nogami. Poddany tej torturze odnosi wrażenie, że tonie i dusi się. Utonięcie nie następuje dlatego, że dzięki przechylonej sylwetce woda nie spływa do płuc. Nie kumam... Znaczy kumam, dlaczego kiedyś torturowano. Ja dalej nie kumam. Ja nie kumam w ogóle, wiesz. Ale to znów, dlaczego torturowano? Władza, polityka, potęga. Informacje. Procesy czarownic Salem. O, czarownic. Niesławnym like okresem it. We wczesnej amerykańskiej historii. To było porąbane, nie? Że ludzie kiedyś wierzyli w te czarownice, one omamiały i udawały, że są czarownicami, bo tam do kociołka wrzuciły nóżki kurczaka. O nie? I posoliły to i powiedziały, jesteś zdrowy. A może one były na tyle inteligentne, że na przykład wiedziały więcej informacji i wykorzystywały to przeciwko innym ludziom. Kilka kropel wrzącej wody to bolesne odczucie. Cóż, poczuj ten ból i pomnóż go razy milion. Prawdopodobnie takie uczucie towarzyszyło wszystkim średniowiecznym rzezimieszkom, ugotowanym żywcem. Nie na przesrane, no. Tortura nazwana również republikańskim małżeństwem bierze swoje początki od rządu republikańskiego. A, że rzucają z kulą. A to robili jeszcze do niedawna, do 1980 roku zdarzały się przez mafię właśnie takie akcje, że jakiegoś rzezimieszka, który im podpadł, nie zapłacił, haraczy czy czegokolwiek, to normalnie z mostów wrzucali ich z jakimś ciężarkiem. Ludzki gatunek jest w stanie wytrzymać bez wody nie dłużej niż 3 dni. Później następuje zgon z odwodnienia. Mając to na uwadze, przedstawiam wam narzędzie tortur, trumnę. Tortura, jak możecie się domyślić, polega na zamknięciu skazanego w trumnie, zabraniu mu jakiejkolwiek wody i czekaniu na jego rychłą śmierć. Ale jak dla mnie ta tortura jest taka, no, obwis bym powiedział. No. Zamknąć, nie dać wody i jedzenia. Mało kreatywna. Ostrosłupa, którego górny wierzchołek bywał okuty metalem. Konstrukcja była ustawiona na kilku drewnianych nogach. W trakcie tortur ofiary wielokrotnie gwałtownie opuszczano na ostry wierzchołek kołysanki. Tortura była w zamyśle przewidziana do dłuższego stosowania w sposób uniemożliwiający odpoczynek ofierze, gdy ból doprowadza do utraty przytomności. O mój Boże! O kurna! Co, jak komuś się to spodobało? I gość jest upuszczony i tak wiesz... Gość pierwszy raz upada i tak nie! A, wiecie co? Ja wam chyba tego nie powiem. I znowu... Ja chcę jeszcze raz! Ja oczywiście nie śmiejemy się z tragedii. Nałożę sprawiedliwości. Tak? Rozciąganko, no. Nabijane. Rozciąganko, no widziałem. Easy peasy. W słodki sposób przedstawione, nie? Ja pierdzielę. Stosowano je do 1845. Taka akupunktura, można powiedzieć. Podczas regularnych przesłuch. Pewnie na kilka chwil to byłoby zdrowe. Poziom ekspert. Tym narzędziem tortur. Ale to już, pod krzesłem to nie jest, umieszczono już, palenisko. Ogień oddziaływał. Tu nie chodzi o to, że jakieś pozyskiwanie informacji. To już jest zmęczenie drugiej istoty ludzkiej, tak, nie? To już... Ja nie wiem, co te stare czasy powodowały, że ludzie mieli takie gówno we łbach. No.